Karty kolekcjonerskie do CS-a, kolejny pobity rekord w tej to grze i co ciekawe, zadyma z okładką tej gry na Steamie. Będzie ciekawie, staw łapkę w górę, lecimy! Wcześniejszy rekord pod względem największej ilości rund w danym meczu wynosił okrągłe 60 i został ustanowiony prawie że rok temu, aczkolwiek wczoraj został on pobity i obecnie wynosi 64 rundy. Mecz trwał 2 godziny i 20 minut, więc no umówmy się, trochę się tutaj podziało. Najlepsi zawodnicy odpowiednio 55 oraz 53 kile, więc no dosyć ciekawie, dosyć ciekawa przeprawa na mapie Vertigo, w związku z czym mamy nowy, ciekawy rekord, mam wrażenie. Zważywszy na to, że już się nie gra Best of 30, tylko Best of 26, no to to poniekąd robi wrażenie. Kolejna sprawa jest dosyć interesująca, bo Cristiano Ronaldo we własnej osobie, jak dobrze wiemy, powiązany jest w jakiś sposób z saudyjskimi marketerami, saudyjskimi biznesami itd., itd. W wyniku czego wczoraj na Instagramie wrzucił coś takiego odnośnie Teamu Falcons i ich oznaczył, co najprawdopodobniej nie odnosi się do tego, że jakoś Cristiano Ronaldo jest wielkim fanem Teamu Falcons, tylko najprawdopodobniej miał takie, a nie inne po prostu zobowiązanie w jakimś to kontrakcie, w związku z czym właśnie ich wspomniał. Jak dobrze wiemy, Team Falcons jest finansowany właśnie przez Arabię Saudyjską, właśnie przez tamten fundusz, w związku z czym to wszystko by się w jakiś sposób zazębiało. Z jednej strony można powiedzieć, że no w sumie to takie trochę słabe, że ziomek, który kompletnie nie jest powiązany, w jakiś sposób o tym pisze, no ale umówmy się, z drugiej strony taka postać jak Cristiano Ronaldo, która w jakiś sposób głośno mówi o e-sporcie, głośno mówi o drużynie e-sportowej CS-owej, może w jakiś sposób przynieść tutaj prestiż oraz przynieść jakieś zainteresowanie szerszej publiki. Więc można na to patrzeć dwojako. Ja osobiście, no co, no napisał, no i ciul z tym. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku DevCase. Szansa na Oula, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również Battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Lecimy oczywiście dalej. Kolejna rzecz to są oczywiście drużyny, które zagrają w amerykańskich RMA-ach. Możemy zobaczyć, że jakiegoś turbo zaskoczenia nie ma. Było dość ciekawie z tym teamem Boss. Na chwilę obecną jeszcze tutaj nie widzimy teamu OnePixela i pytanie, czy zobaczymy, bo z tego co mi tutaj wiadomo, dokładnie tutaj Ozni napisał, że musieliby dzisiaj wygrać 4 gry pod rząd, żeby się w jakiś sposób zakwalifikować. Więc nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki z perspektywy oczywiście fenomenalnej naklejki, którą być może ujrzymy w CS-ie. No ale tak się prezentuje amerykański RMA. Przypominam, kwalifikacje do Majora cały czas trwają, więc meczy raz, że jest dużo, a dwa, że są one dla nas dosyć ciekawe, no bo to dzięki nim tak na dobrą sprawę zobaczymy, kto się do tego Majora zakwalifikuje, kto dostanie swoje naklejki, także aspektów, pod którym może być tutaj dość ciekawie, jest naprawdę, naprawdę wiele. Kolejna sprawa to taka, że ESL zakomunikowało, że banują SnapTap, czyli coś, co jest taką kością niezgody na przestrzeni ostatnich już kilku tygodni, miesięcy, jakby na to nie patrzeć. W dużym skrócie funkcja od Razera, która polegała na tym, że dawała przewagę, jak chodzi o po prostu pikowanie i z wykorzystaniem właśnie tego softa można było w jakiś sposób przewagę, została już zbanowana odpowiednio przez Valve i teraz możemy zobaczyć, że do tego grona dołącza ESL. Co ciekawe, to tyczy się tylko i wyłącznie LANów, także dosyć ciekawie, tak to można powiedzieć, dosyć ciekawie. Kolejna sprawa to to, co się wczoraj wydarzyło, było dla mnie dosyć interesujące, bo wczoraj widziałem tego posta, że tak na tą sprawę w tej mobilnej odsłonie, czyli po prostu na apce na Steamie, jeszcze odsłoną jakby CS2, w sensie etykietą jakby nazwijmy sobie miniaturką, jest ta z Danger Zone'em. Jest to pierwsze CSGO, po drugie jest to z Danger Zone'em. No i zobacz, to i stwierdziłem, że nie będę tego dawał do odcinka, no bo w sumie, no co, dobra, no jest, no i ciul, nie? No i tak to gdzieś tak mimochodem to puściłem, a w dniu dzisiejszym wchodzę, patrzę, że zmienili. Zmienili tą okładkę dosłownie dzisiaj, to możemy zobaczyć, co jest dla mnie dosyć interesujące. Jest jakiś cień szansy, że to był jakiś, powiedzmy, to bug z perspektywy takiej, że nie wiem, wczytało się coś, co wcześniej było zakaszowane, zakukisowane i tak dalej i gdzieś ten faktycznie Danger Zone tutaj wlazł. Z drugiej strony widzimy, że to nie jest tutaj kompletnie wyskalowane, bo to mamy totalnie innej rozdziałce. Nie jest to w takiej, powiedzmy, pionowej, tylko w takiej poziomej, więc jest duża szansa, że coś po prostu się wzięło i zbugowało i tak się temu ziomkowi pokazało. Ja osobiście tego nie sprawdzałem, no bo no, nie mam jeszcze aż takiej, tej misji życiowej, że patrzę, że coś się tutaj dzieje, to od razu muszę to zweryfikować na Steamie i robić mega newsa z tego, że jest jakaś okładka jeszcze starsza, bo jakbym miał wymieniać rzeczy, które jeszcze gdzieś tam z CSGO zostały przy okazji CS-a dwójki, no to umówmy się, jest ich dosyć dużo. W związku z czym jakoś się nie podjarałem tą sprawą, ale z perspektywy takiej, że dzisiaj ona została zmieniona, no to już umówmy się, trochę się podjarałem, bo kilka twitterowych właśnie kont gdzieś tam wrzuciło taką tą informację, gdzieś tam to zrepostowało, więc jakiś, nie powiedziałbym, że duży, ale jakiś szum naokoło tego się zrobił. No i pytanie, czyżby Valve w jakiś sposób nadzorował tego Twittera? Czyżby Valve w jakiś sposób to sprawdzało? Czy jest to po prostu jeden wielki bug?
Tego już chyba się nie dowiemy, więc w tym momencie postawię tutaj kropkę. Co należy powiedzieć, to to, że wczoraj również mieliśmy jakąś aktualizację jakichś depotów, bibliotek i tak dalej, właśnie to zostały dodane tej kolejnej biblioteki, po których się nie można się czegokolwiek spodziewać. Głównie są takie JPEGi, czyli jakieś zdjęcia, jakieś grafiki i PNG, czyli również jakieś to właśnie grafiki. W związku z czym należy sobie powiedzieć, że w sumie to coś tam działają, nie wiadomo co do końca. Aktualizacji tak czy siak nie ma, z racji, że mamy czwartek, no to coś jeszcze się może jutro, ewentualnie pojutrze pojawić. W związku z czym, jeżeli ktoś jeszcze wierzy, że Valve w jakiś sposób ten sierpień uratuje i coś tutaj zapoda ciekawego, no to trzymamy kciuki oczywiście, no bo czemu by też nie. W związku z czym warto o tym wiedzieć, że coś tam się dzieje. Kolejna sprawa tyczy się Deadlocka, czyli gry, która robi naprawdę przepotężny szum i wczoraj możemy zobaczyć, że został pobity kolejny rekord. Prawie, że 100 tysięcy graczy grało w jednym momencie właśnie w tą odsłonę od Valve. To jest dla nas dosyć ciekawym, dosyć niesamowitym wynikiem, jakby na to nie patrzeć. Z perspektywy gry, która jest we wczesnym dostępie, która nawet nie jest w jakiejś becie, alfie czy czymś takim, tylko i wyłącznie można w nią grać dzięki to właśnie zaproszeniu. Więc to jest dosyć interesujące, patrząc na to, jak chociażby wygląda obecnie kondycja Team Fortress 2, gdzie jak możemy zobaczyć, pik jest na poziomie 60 tysięcy. Team Fortress 2, czyli no wiadomo, gra już niemalże legendarna, która ma ze sobą 17 lat historii, no to umówmy się, jest to naprawdę ciekawy wynik, no i umówmy się, oczekiwania co do Deadlocka są gigantyczne, ale o tym już mówiłem wielokrotnie. Kolejna sprawa, a mianowicie, proszę Państwa, coś takiego, tutaj muszę troszeczkę o tym opowiedzieć, jest coś takiego jak PSA, Card Gating Services. I to jest w dużym skrócie taka agencja, taka firma, która trudzi się tym, że jeżeli masz jakąś kartę kolekcjonerską, no to możesz się do nich odezwać i oni wystawiają taki certyfikat autentyczności tej karty. To przy okazji było widoczne gdzieś tam, jak był ten hype na karty z Pokemona, z Pokemonów, karty, które są związane z NBA, mają też dużo właśnie związane są z tym, że dużo ludzi te certyfikaty zdobywa, bo wtedy wiadomo jest, że kiedy się chce tradeować za takie karty, czy się chce je sprzedać, no to taki certyfikat, umówmy się, naprawdę, naprawdę wiele daje. I coś, co jest bardzo ciekawe, to, że jest kilka kart związanych z CS-em, które również w jakiś sposób są w ten sposób zweryfikowane i faktycznie wygląda na to, że są takimi mocnymi kartami kolekcjonerskimi. Jak możemy zobaczyć, jest taka karta Simpla, którą w jakiś sposób postanowiłem sobie sprawdzić. Wpisałem sobie ten numer weryfikacyjny, który jest widoczny tutaj, bo na tym polega ta weryfikacja, że sobie wchodzicie na stronę, wpisujecie ten numer i macie wszystko o tej karcie de facto wyszczególnione. W związku z czym potwierdzam tą informację, że faktycznie tak jest. Możemy zobaczyć, że jest to karta Simpla z 2021 roku z Kolonii, więc dosyć ciekawie, dosyć interesująco. I co jest jeszcze interesujące i ciekawe, to, że takich kart jest troszeczkę. Z tego, co udało mi się dojść do informacji, nie jest to zbyt łatwe, szczerze, bo sam próbowałem szukać na tej stronie, sam przeglądałem te katalogi tutaj i to nie jest takie proste, że sobie wchodzicie i wybieracie nagle wszystkie karty związane z CS-em. W związku z czym próbowałem, nie jest to aż takie turbo proste, ale udało się to po niektórym znaleźć, że takowych kart możemy zobaczyć, że jest przynajmniej 6. Wszystkie są związane z Simplem, jak to możemy zobaczyć. No i niektórych jest więcej, niektórych jest mniej. W dużym skrócie, z tego, co ja tutaj rozumiem, to tu mamy jakby jakość tej karty, w sensie stan tej karty, czy wiecie, jak jest zniszczona i tak dalej, i tak dalej. I możemy zobaczyć, że przykładowo tej karty z 2021 roku jest 6 sztuk na świecie. W związku z czym faktycznie w jakiś sposób gdzieś ta kolekcjonerska wartość tutaj faktycznie można się pokusić o stwierdzenie, że jest. No i jest to dla mnie niezwykle ciekawe, gdyż ja jestem zdania, że jeżeli jakiekolwiek karty faktycznie, tylko takie karty z prawdziwego zdarzenia kolekcjonerskie do CS-a by wyszły, to byłby rozpierdziel na skalę światową. Do tej pory mamy taką sytuację, że wszyscy bym to pokusić o stwierdzenie, że dość mocno nieudolnie, bo tu ESL robi jakieś swoje karty, tutaj są jakieś takie związane z jakimś danym turniejem jakieś karty, tam jeszcze IM próbował robić jakieś swoje karty, ale nie ma takiego mocnego pierdzielnięcia z tymi kartami. Nie ma takich kart, które w jakiś sposób nagle jest na nie duży hype, nagle są naprawdę dobrze zrobione, naprawdę można je w jakiś sposób dostać i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, no naprawdę jest to niezagospodarowana nisza, o której już mówiłem wielokrotnie, że jeżeli by coś takiego się pojawiło, no byłoby przynajmniej ciekawie. Byłoby naprawdę interesująco, gdyby faktycznie z takimi kartami coś tutaj się podziało, no ale na chwilę obecną czegoś takiego nie mamy. W związku z czym mamy śladowe ilości jakichś kart, które w bliżej nieokreślonych okolicznościach można było kupić, najczęściej przy okazji jakichś to właśnie eventów. Nie do końca określone jest, czy to się, wiecie, z jakiegoś paczuszki otwierało i się losowało jakoś tą kartę i były bardziej rzadkie, mniej rzadkie i tak dalej. No ale z drugiej strony, jeżeli są faktycznie już jakiekolwiek te karty i faktycznie są one zarejestrowane w tym PSA, no to dodaje prestiżu, dodaje faktycznie jakiegoś takiego szyku w tym wszystkim.